sytuacja w rolnictwie po tegorocznych żniwach jest wyjątkowo zła. Te licznie odbywające się dożynki to raczej nie jest to jakaś wdzięczność rolników, podejrzewam. Na rzepaku na zero albo do tyłu, na pszenicy jakiś tam minimalny plus, na innych zbożach ślizganie się po zerze. Jednym słowem, jest kiepsko. Te strajki, które odbywały się wiosną, szczególnie w marcu, kiedy jeszcze rolnicy nie robili nic szczególnego w polu, mieli trochę czasu na to, żeby udać się na strajki do miast mniejszych lub większych, myślę, że jeszcze mogą wrócić. Chociaż ciężko będzie się skrzyknąć. Rolnicy zostali w pewien sposób wystawieni na dudka. No trochę zrobili tak, byle jak to wyszło wszystko. Strajkowali i nic nie osiągnęli, jednym słowem. Szkoda było w ogóle czasu i paliwa na te strajki i zaangażowania. No chyba, że ktoś ma jakieś konkretne jakieś skutki tego strajku pozytywne, no to może ktoś powiedzieć, jakie to są. Co tam się udało załatwić na górze. Najbardziej niepokojące oczywiście jest to, że te ziemie, które jeszcze są tutaj przez Polaków uprawiane, jeszcze są na szczęście uprawiane, jeszcze ta nadzieja w nich, w tych rolnikach, którzy to uprawiają, te popegeerowskie pola, nie. Nadzieja nie umarła, ale gdy już będzie beznadziejnie, no to niestety. Powtórka lat 90. i znowu masowo będą ziemie polskie wykupować nie kto inny, jak właśnie Niemcy. Ja te historie znam. Dużo się też słyszało od znajomych, jak to się odbywało. Ale co przyniesie najbliższe lata, co przyniosą, zobaczymy. Czy znowu te pola będą odłogiem leżeć, przez nikogo niechciane? Póki będą dopłaty unijne, można się ślizgać na jakiś tam eko, coś tam, nie wiadomo co tam. Koszona trawa dla picu, albo jakieś uprawy ginące, na przykład plantacja orzecha włoskiego swego czasu bardzo dobrze się opłacała. Czyli na takim polu sobie sadzimy orzechy włoskie i zapominamy o tym polu, a pieniądze spływają szeroką rzeką, bo mamy orzechy włoskie, których i tak nigdy nie będzie, ale to już jest inna sprawa. No, ziemniaki już nie mają w ogóle zielonej barwy, wszystkie łęty leżą suchutkie. Nie wiem, czy już można wykopki robić tą suszę. To też nie jest chyba zbyt dobry pomysł, bo te ziemniaki są już wysuszone w tej ziemi na tyle, że one będą za lekkie chyba, bo już ostatnio byłem u znajomych na wykopkach, to te ziemniaki z tej gorącej ziemi, to były te bulwy podwiędnięte już były trochę. Z ziemi już wyciągamy podwiędnięte, a co będzie później? Nie ma już jeżyn, nie ma malin. Pokrzywy też są byle jakie. 7 dzień września. Za 3 miesiące mamy już Mikołajki. 7 będzie grudnia. Nie ma błota tutaj na tej drodze, gdzie zawsze bywało błoto. Nawet w cieniu, wszędzie sucha skała. Z jednej strony dobrze, rowerem się
przynajmniej przyjemnie jedzie. Nie muszę gdzieś tutaj szukać dróg po miedzach, po polach, po lasach gdzieś chodzić okrężnymi jakimiś ścieżkami. Tu zawsze wielka kałuża stała, nie ma jej. Ale jeszcze przyjdą pewnie deszcze i wtedy się pojawią w lasach grzyby. Bo tam wiele osób pyta, jak tam grzyby, jak tam grzyby. No w taką suszę powinien być wprowadzony w ogóle zakaz wstępu do lasu, zagrożenie pożarowe. Szczególnie to dotyczy oczywiście lasów iglastych, tutaj na tych piaskach pomorskich. Bardzo podatne na ogień lasy, bo lasy liściaste, olchowo-brzozowe, dębowo-bukowe, no tak chętnie się nie palą, nawet liście suche, ale lasy iglaste to nawet te zielone gałęzie, wszystko zniknie, zresztą są skutki pokazane takiego lasu, jak się pali, to wszystko się spali, tylko kikuty drzew zostaną. Bo las idzie zieloną, mimo że to jest zielone igłami, tam gdzieś górą i dołem idzie, się wszystko pali. Sobotni poranek, a już jest 24 stopnie, całą noc jest koło 20 stopni. Kiedyś ktoś powiedział, że na Anki zimne wieczory i poranki, a tutaj mamy dzień, upalne noce dosłownie. Ciężko się śpi w takich temperaturach, kiedy na dworzu jest, dajmy na to, 23-22 w nocy, a w domu 26-27 stopni nagrzane w dzień. Nie wiem, od czego to zależy, taka pogoda, że jest tak gorąco. Czemu latem tak nie było ciepło, jak jest teraz? W lipcu na przykład. No teraz mamy piękną pogodę na sierpniowe żniwa. Ale jest wrzesień, wszyscy się śpieszyli, żeby skosić szybko, bo będzie deszcz później w sierpniu. A tutaj odwrotnie. Przyszły permanentne susze. Że ciężko cokolwiek w polu zrobić. Kurzy się. Ciężko ziemię urobić, bo ona jest tak sucha. Jaką się maszyną nie przejedzie, to się do mokrej ziemi ciężko dobrać. A przy wykopkach też jest problem, bo jak ktoś ma gliniastą ziemię, no to takie bryły idą, że ziemniaków nie widać. Tu są pola rolników indywidualnych, bo są wyjątkowo rolnicze wsie. PGR tutaj nie miał za bardzo co szukać. Za dużo rolników, każdemu trzeba było dać 6 hektarów. Jak tych rolników we wsi było 30, to 180 hektarów trzeba było przeliczeniowych rozdysponować wśród rolników. Niebo błękitne, ale spowite taką mgiełką. Wiatr ze wschodu. To ciepło ze wschodu gdzieś tutaj do nas przybywa. Ciągle wieje wschodni wiatr. Codziennie wieje i to chwilami nawet dosyć silny ten wiatr jest. No w nocy ustaje. Ogrody już też pustoszeją pomału. Tu zielona łąka, bo była koszona, pokrzywą zarosła. Jakiś strumyk płynie, dlatego jest tak zielono, trochę wilgoci. O, jaka ładna rzeczka, prawie jej nie widać, tak zarosła. Ścieżka dla roweru wygląda jak trzeci pas drogi, asfaltowa, ładnie zrobiona, elegancko. Gmina się stara.
ale tutaj już się zapada gdzieś. Ta ścieżka gdzieś tam chce do błota, do rowu wpaść. Szkoda. Siano ładnie zrolowane, zabezpieczone przed deszczem, bo te bele już takie nie mokną. Spływa po nich woda. No i wjeżdżam do wioski. We wiosce warczą piły, kosiarki, co tylko jest możliwe. Się zawsze zastanawiam, kto taki ganek mógł zrobić na ulicę. Przecież tutaj z tego ganka można wprost na ulicę wypaść. Piesy, psy na wsi, oczywiście stróże to są, działają jak stróż, jak dozorca. Piękne płoty, piękna wieś, polska wieś. A ta słoma, która tutaj leży, taka porozwalana, to była dekoracja na dożynki. Jeszcze pomalowana szprejami jest. Jak widać, gospodarze jeszcze nie zabrali swoich zabawek, czyli słomy, a gospodynie, które tutaj miały swoje różne dekoracje, uprzątnęły piękne rzeczy, bo żona gospodarza to gospodyni i gospodyni ma swoje obowiązki, swoje dekoracje, a gospodarz ma swoje tutaj dekoracje. Co prawda gospodarzowi łatwo przywieźć kilka belek rzucić, a gospodyni musiała tutaj naprawdę różnych frykasów naprzewozić, poukładać, pomalować. Więcej ma roboty. I znowu będzie rzepak tutaj, po prawej stronie. Widać, jak ładnie jest posiany w rządkach, przygnieciony takimi oponami specjalnymi w siewniku. Zaraz pokażę, jak to wygląda z bliska. To dosyć ciekawy sposób jest siewu. On tu rośnie w tych dolinkach. Tak jakby ziemniaki były posadzone, miniaturowe. Jeszcze tu przebija jakieś zboże, które tu było w ubiegłym roku, ale ono zostanie zlikwidowane. Ta ozimina. Tu po lewej stronie był rzepak, to jeszcze nic nie jest posiane. Pewnie też jakaś będzie pszenica albo żyto lub pszenżyto. Zobaczymy. Na razie jeszcze rzepak powschodził. Został trochę tutaj, widzę, on czymś przejechany, żeby go zlikwidować, a później pójdzie się w zboża. Imponujący wiatrak firma Vestas. Wiatr wieje ze wschodu. Dzięki temu mamy prąd ze źródeł odnawialnych. Czy darmowy? Nie do końca. Bo wiatrak też coś kosztuje przecież. W lesie cisza. Nie ma grzybiarzy, nie ma samochodów. Mimo że to jest sobota rano, to grzybiarzy powinno być, a grzybiarzy. Ale po co mają do lasu na grzyby się wybierać z koszami, jak wrócą z pustyni. Może gdzieś tam jakiś pojedynczy grzyb wyrośnie, ale kto go tam znajdzie. Tak sobie jadę i patrzę, że wszędzie rzepak posiany ładnie rośnie, pokiełkował. Listki już są, 2-3. Ktoś by się mógł zastanawiać, skoro się rzepak w tym roku nie opłacał, to dlaczego tyle rzepaku jest posiane. No, doświadczeni rolnicy doskonale o tym wiedzą, że jeżeli w danym roku czy sezonie
jakaś rolnica, jakaś roślina przyniosła spore straty i zniechęciła do uprawy, to bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że w przyszłym roku, z racji tego, że będzie mało tej rośliny obsianej na innych areałach, to ktoś, kto pójdzie w zaparte i posieje ten rzepak w tym roku, mimo że to jest kiepski rok był, no to może przynieść bardzo duże korzyści. Szczególnie takie sytuacje były w przypadku truskawek. Pamiętam, kiedy się truskawki nie opłacały, ludzie likwidowali plantacje, to zaraz za rok, za dwa truskawki strzelały cenowo do góry. No to wszyscy znowu sadzili. No i za rok, za dwa znowu się nie opłacały, bo nasadzili i tak w kółko. Dlatego ci, co nie patrzą na sytuację na rynku, tylko po prostu robią swoje, to czasami są do przodu, czasami są mniej do przodu, ale zawsze to jakoś się kręci i tak od lat. Szczególnie ci gospodarze, którzy tutaj są na tych polach od czasu, od dawnych lat czasów, czyli od czasów PRL-u i później jak te PGR-y zlikwidowali, te bardzo trudne lata 90. dla rolnictwa przecież, i przetrwali, i wiedzą, że nie zawsze jest 1 maja. Czasami są lata tłuste, tak jak ostatnio były bardzo dobre lata dla rolnictwa. Tak teraz są lata, się zaczęły suche. I susza swoją drogą jesienna, ale jeszcze mogą deszcze przyjść. Ale chodzi o to, że są chude, że nie ma zysków zbyt dużych. I ci, którzy to przetrwają, za lat kilka, może kilkanaście, znowu będą się cieszyć sporymi zyskami. Tak patrzę ciągle, wyglądam gdzieś za jakimiś grzybami, ale to nie ma szans, nic. Jak z roweru nic nie znajduję, to wiem, że nic nie ma. Jakiś kład tam zasuwa, tylko kurzy się na drodze. Ja wyjechałem na pola, dosłownie przypominające jakieś stepy. Przy takiej temperaturze, przy takiej suszy nic tu się nie zieleni. Wszystko takie jest jak na jakiejś prawie sawannie, czy pustyni prawie. Te trawy wszystkie wymarły, wyschło wszystko. Nastała pora sucha. Lato trwa, cieplutko i turyści jeżdżą krajową szósteczką. GST, GS, BUE. To chyba wszystko lokalni są. Kiedy oni w końcu zrobią tą drogę? Budują i budują i budują. Ale czemu to są śruby 5-8? NY z Nowego Jorku. Gdyby nie te barierki, to pewnie nie jeden samochód by tam wpadł. Albo pieszy, albo motocyklista, albo rowerzysta. GD, D, K i A. Gdańsk. Ciąg rowerowo-pieszy. No to jedziemy. Temperatura 27 stopni. Bardzo ciepło. Miło i przyjemnie w takiej temperaturze podróżować.